Dzień dobry, ciekawcy inaczej. Zanim zaczniemy materiał, szybkie takie wprowadzenie ode mnie. Mianowicie sprawa dotycząca kanału, monetyzacji i wszystkiego innego. Cóż, z dniem wczorajszym YouTube zdecydował się przywrócić monetyzację na kanał. Cóż, no przywrócić. Ona była, ale ja z niej nie korzystałem. Miałem wyłączone reklamy, więc było ich mniej. Cóż, z dniem wczorajszym zostały one uruchomione, więc teraz jestem w stanie zarabiać na tym, co robię. I teoretycznie w planach mam wymianę połowy sprzętu, którego do tej pory używam do nagrywania. Więc te reklamy tutaj jak najbardziej pomogą. Więc zostajemy tutaj, nic się nie zmienia. Jest tak, jak było. Teraz mamy po prostu rozwiązane ręce. Wszystkie rzeczy, o których wspominałem wam miesiące temu, dotyczące copyright strajków, tego dziwnego, takiej dziwnej nagonki YouTube'a na mój kanał. No i tonę innych rzeczy. W końcu udało mi się z tym uporać. Doszliśmy do jakiegoś tam porozumienia. Monetyzacja wróciła, strajki zeszły z kanału, więc jesteśmy czyściutcy jak łza. I jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. I oczywiście tym będę się zajmował w najbliższych miesiącach, aby dostarczać wam naprawdę ciekawych materiałów, przynajmniej taką mam nadzieję. A w międzyczasie, kiedy ten kanał będzie pracował nad sprawami kryminalnymi i nie tylko, no to możecie sobie zerknąć na mój drugi kanał, o którym wspominałem już wcześniej, aczkolwiek teraz został już on oficjalnie otwarty, czyli Fabuła Gier, który macie podlinkowany na dole. Pojawił się już tam nawet pierwszy film wprowadzający i pierwsza ankieta, w której możecie zagłosować na to, co byście chcieli, abym ograł pierwsze. No bo ponieważ no przez lata, gdzieś tam przez te trzy, można powiedzieć, lata zabawy w YouTube, no nie miałem zbyt dużej szansy ograć większości z tych tytułów, ponieważ no miałem ograniczony sprzęt. Teraz sytuacja trochę się zmieniła, więc no jestem w stanie dostarczyć trochę, bym powiedział, nowszych tytułów, bardziej potężnych, bym powiedział. I z radością to zrobię. Tak czy siak, nie przedłużając, linki macie w opisie, kanał funkcjonuje jak funkcjonował, a nawet troszeczkę lepiej. A teraz zapraszam do materiału. Dzień dobry internecie. W dzisiejszym materiale omówię wam sprawę, która została rozwiązana dzięki działaniom NASA. Końcem sierpnia, a początkiem września w 1991 roku 31-letnia Donna Sanchez zaginęła bez śladu tuż po tym, jak widziano ją po raz ostatni, gdy wsiadała do samochodu swojego chłopaka Bernarda Bassa. Kobieta wsiadała do samochodu zaparkowanego na jednym z parkingów w Los Altos w Kalifornii. Policja zajmująca się tą sprawą zgodnie twierdziła, że przed zaginięciem Donny kobieta dorabiała jako prostytutka. Początkowo twierdzono, że Bernard nie był chłopakiem Donny, a raczej jej klientem. Nieważne jednak, która wersja jest bardziej prawdopodobna. Bass był ostatnią osobą, która widziała Donę żywą, co natychmiastowo wzbudziło podejrzenia policji, a Bass stał się ich jedynym i głównym podejrzanym. Gdy poszukiwania kobiety ruszyły, policja otrzymała kilka zgłoszeń od potencjalnych świadków, którzy twierdzili, że widzieli, jak Donna i Bernard w noc jej zaginięcia kłócili się ze sobą na jednej z okolicznych działek. Para świadków, która zgłosiła się na policję, twierdziła nawet, że widzieli, jak Bass strzela do Donny na parkingu. Swoje zeznania opierali na fakcie, iż słyszeli strzały dobiegające ze strony parkingu. Mając informacje świadków, policja aresztowała Bernarda Bassa, który niedługi czas później został oskarżony o morderstwo. Niestety Bass nie trafił do więzienia. Mimo zeznań świadków, policja nie była w stanie zgromadzić jakichkolwiek dowodów świadczących o winie mężczyzny. Aby Bass został w areszcie, policja poprosiła o pomoc agentów FBI, którzy mieli pomóc w poszukiwaniach. Zaczęto przeszukiwać okolicy, jak również tereny dookoła miejsca zbrodni. Agenci i policjanci udali się nad strumień Santa Clara w poszukiwaniu ciała kobiety. Niestety kilkudniowe poszukiwania nie przyniosły efektów. Ciała Donny nigdy nie odnaleziono, jak również broni, której rzekomo użył Bass. Co dziwne, Pontiac, czyli samochód Bernarda z 1979 roku, również zapadł się pod ziemię.
Z braku dowodów w 1992 Bernard został zwolniony z aresztu, a sprawa 31-letniej Donny Sanchez została zamknięta. Przez 16 lat nikt nie interesował się morderstwem Donny, dopiero w 2007 roku. Nierozstrzygnięte morderstwo zostało nagle otwarte. Przekazów medialnych udało mi się dowiedzieć, że z policją skontaktował się anonimowy informator i powiedział, że samochód, którego szukają od ponad 16 lat, został prawdopodobnie rozebrany na części, a następnie zakopany. Ku zdziwieniu policji rozmówca podał nawet przypuszczalne miejsce pochówku samochodu. Miejscem tym była duża opuszczona działka w Alviso. Puzzle zaczęły same się układać. Policja nie mogła znaleźć samochodu, ponieważ nie było już żadnego samochodu. Niemal natychmiast funkcjonariusze znaleźli się na opuszczonej działce, gdzie rzekomo miał spoczywać Pontiac Bassa. Postanowiono użyć wykrywaczy metalu. Problem polegał jednak na tym, że działka była wypełniona metalowymi częściami i to nie tylko tymi, które wystawały ponad powierzchnię ziemi, ale jak szybko odkryto, w samej ziemi, niekiedy kilka metrów pod nią. Poszukiwania zakończono i niestety i tym razem nic nie wniosły do sprawy. Postanowiono przeszukać posiadłość rodziców Bernarda. W domu jego rodziców niczego nie znaleziono, lecz jego ojciec wspomniał, że posiada jeszcze jedną nieruchomość. Policja udała się na miejsce i została zabity dechami mały domek na wzór garażu, w którym przez dwie dekady mieszkał i żył Bass. Dom przeszukano i znaleziono coś ciekawego. Mianowicie dużą szafę, w której znajdowało się coś, co Bass opisywał swojej rodzinie jako schron. W szafie było pomieszczenie na tyle duże, aby zmieściła się tam dorosła osoba. Członkowie rodziny Bernarda powiedzieli policji, że ich syn wspominał im o budowie tego schronu, po czym dodali, że Bernard często mówił o tym pomieszczeniu, cytuję: muszę to zamknąć na wypadek, gdyby policja kiedykolwiek tu szukała. Ponieważ Bass i Donna rzekomo się spotykali w momencie, gdy ta zaginęła, twierdzono, że jej śmierć była prawdopodobnie wynikiem burzliwego związku i przemocy. Bernard był opisywany jako zazdrosny i kontrolujący chłopak. Kilku świadków twierdziło, że 31-latka bała się go. Pomimo twierdzeń, że Bass był tylko klientem Donny, policja znalazła dowody, które temu zaprzeczają. Chodziło o listy miłosne pisane przez Bernarda do Donny. W listach pisał, jak bardzo kocha Donę i jak strasznie ją podziwia. Twierdził, że chce spędzić z nią resztę życia, wziąć ślub i starać się o dzieci. Cóż, możliwe, że był to jednostronny związek, w którym Bass miał obsesję na punkcie 31-latki, a ta odrzuciła jego zaloty. Być może Bass był zazdrosny o sposób zarabiania pieniędzy przez Donę. Na tyle zazdrosny, że postanowił, że nie będzie dzielić się kobietą z innymi mężczyznami. To, że Donna była prostytutką, być może było jednym z powodów, przez które Bernard zdecydował się zamordować 31-latkę. Być może uważał, że kobieta jest łatwym celem i że nikt nie będzie jej szukał. Z powodu swojego zawodu Donna mogła nie mieć wsparcia ze strony swojej rodziny lub wsparcia socjalnego. Bass nie mylił się. Donna była widziana ostatni raz w noc 31 sierpnia 1991, ale jej zaginięcie zgłoszono dopiero na początku października. Bernardowi natomiast pierwsze zarzuty postawiono pod koniec października, 2 miesiące po jej zaginięciu. To dało mężczyźnie wystarczająco dużo czasu na pozbycie się wszelkich dowodów łączących go ze sprawą. Policja nie odnalazła szczątków Donny. Sprowadzono psy specjalizujące się w odnajdowaniu ludzkich zwłok i wszystkie zwierzęta wskazywały na szafę w domu, w którym mieszkał Bernard. Po raz kolejny Bass został oskarżony o morderstwo Donny Sanchez. Tym razem śledczy wysnuli teorię, że Bass musiał zastrzelić Donę w swoim samochodzie, po czym ukrył ciało w szafie, a dokładnie w schronie. Mężczyzna przeczekał na gonkę do momentu, aż nie wymyśli, gdzie ukryć ciało. Aby pozbyć się dowodów, Bass rozebrał swój samochód na części i zakopał je w ziemi na opuszczonej działce z dala od miasta. Mimo silnej teorii, policja wciąż potrzebowała dowodów, by zamknąć Bernarda w więzieniu. Wykopanie całego terenu byłoby zdecydowanie zbyt kosztowne, dlatego prokurator okręgowy zdecydował, że zwróci się o pomoc do służb genealogicznych Stanów Zjednoczonych, którzy zgodzili się pomóc. Do pomocy dołączyła również grupa badaczy z NASA, zajmująca się badaniami lotów ukierunkowanych. Grupa ta opracowała również technologię, która pomagała naukowcom gromadzić dane za pomocą czujników magnetycznych i radarów penetrujących Ziemię, co wykorzystuje się do sporządzenia map terenu.
Łazik przejechał po działce i za pomocą promieni magnetycznych wyznaczył obszar, w którym śledczy znaleźli części samochodu pasującego opisem do Pontiaca Bernarda Bassa. Początkowo mężczyzna nie przyznawał się do winy, lecz później zmienił zeznania, twierdząc, że śmierć Donny nie była celowa. Gdy przedstawiono mu dowody w postaci szczątków jego samochodu, Bass przyznał się do winy, lecz wciąż twierdził, że zabił kobietę nieumyślnie. Bass wykonał to posunięcie, aby uniknąć kary 25 lat więzienia. Pomimo faktu, że ciała Donny nigdy nie odnaleziono, ani także narzędzia zbrodni, Bernard Bass został skazany na 6 lat więzienia.